Będziemy wspierać przedsiębiorczość. Wreszcie zmienimy prawo. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Musimy podjąć wspólny wysiłek, aby zmniejszyć deficyt, biorąc pod uwagę niektóre wskaźniki światowe, aby zmniejszyć deficyt w porównaniu do tego, jaki poprzednicy zaplanowali. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera za rządzenie. W efekcie tych hucznych zapowiedzi rząd Donalda Tuska podwyższa tymczasowo VAT do 23%, a kwota wolna pozostaje na tym samym marnym poziomie 3000 zł, a w jego rządzie aż roi się od licznych afer. Wiek emerytalny oznacza pewien przymus, jaki państwo nakłada w interesie jakby dobra publicznego, ale wbrew poczuciu dobra indywidualnego. Nie należy oczekiwać w momencie, kiedy nakłada się tego typu przymus, aby ludzie klaskali. Ale my tę decyzję podejmujemy nie dlatego, że oczekujemy radości ze strony ludzi, że podejmujemy tę decyzję, tylko z pełną świadomością, że za kilkanaście lat nie będziemy w stanie wypłacać emerytur, jeśli nie przeprowadzimy tej i innych kolejnych kroków. Tak Tusk omawiał kwestię podniesienia wieku emerytalnego w czasie jego rządów, a w trakcie kampanii w 2023 roku mówił tak. Nie podniesiemy wieku emerytalnego. Sprawa jest definitywnie zamknięta. Wróciłem do polskiej polityki nie po to, by zmieniać wiek emerytalny. Niech nikt nawet nie próbuje wmawiać komukolwiek, że ktoś chce podnieść wiek emerytalny. Ja na pewno nie. Podniesienie wieku emerytalnego to tylko jedna z ważnych kwestii, która miała miejsce w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Afera hazardowa, pieniądze z OFE, Amber Gold to równie ważne tematy, które warto by było omówić w kontekście rządów Donalda Tuska, ale to wymaga osobnego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał. Nie można zapominać o nauce z historii oraz wcześniejszych doświadczeniach rządów. Kluczowe jest również krytyczne podejście do obietnic wyborczych i śledzenie, czy politycy dotrzymują słowa, które im złożono. Ważne jest, aby społeczeństwo było świadome i aktywne, monitorując działania polityków oraz domagając się odpowiedzialności za ich słowa i działania. Przyszłość zależy od naszej zdolności do krytycznego myślenia, oceny działań polityków oraz aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym kraju. Kluczem jest wiedza, zaangażowanie i dążenie do tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli. Dlatego jeżeli chcesz pomóc w tworzeniu takich materiałów, to udostępnij ten materiał.